Pierwsza zasada, którą stosuję podczas usprawniania swojego ciała, utrzymywania mobilności mojego ciała, to jest to, że wykonuję ćwiczenie codziennie po kilka razy. Zaczynam rano, czyli jak się obudzę, to zrobię sobie kilka ruchów w poszczególnych stawach. Później w ciągu dnia, w momencie, kiedy mam czas. Najlepszy sposób na to, żeby szybko uzyskać swoją mobilność w poszczególnych stawach, to jest to, żeby robić dane ćwiczenie około 5 razy, czyli robię 5 powtórzeń konkretnego ćwiczenia, około 7 do 9 razy dziennie. 7-9 razy dziennie to jest minimum, które powinno się robić, wykonywać, żeby uzyskać bardzo szybko optymalny efekt, tak? To nie trzeba robić za jednym razem, bo lepszym efektem nauczenia się dobrego nawyku, nauczenia się dobrego wzorca ruchu jest powtórzenie czegoś mniej razy, ale częściej w ciągu całego dnia. I wtedy organizm szybciej uczy się, szybciej wytwarza sobie wzorzec ruchu, który jest optymalny. Dobra, dzisiaj zaczniemy z takim ćwiczeniem, jak mobilizuję, jak wpływam sobie na bark. Codziennie robię sobie ruch ręką, kończyną górną w kilku płaszczyznach. Jak wstanę, pierwsza rzecz, którą robię, to jest ruch ręki w bok, tak? I krążenia. Robię sobie krążenia z boku. 5 w jedną stronę, 5 w drugą stronę, tak? Później z przodu. 5 z przodu, 5 w jedną stronę, 5 w drugą stronę. Po skosie, czyli skrzyżowana ręka. 5 w jedną, 5 w drugą stronę. Po skosie, 5 w jedną, 5 w drugą stronę. I daję do tyłu. Z tyłu w dół, 5 w jedną, 5 w drugą stronę. I to jest jedna z tych rzeczy, które pozwalają mi nauczyć ciało wykształtować sobie wzorzec ruchu, który jest w różnych płaszczyznach. Ten staw, ta kończyna górna, będzie pracowała w różnych płaszczyznach podczas gry w siatkówkę, podczas gry w piłkę nożną, podczas pływania, czegokolwiek. Więc ja powinienem mieć w głowie mapę danego ruchu i staw powinien być przygotowany na to, żeby w danych płaszczyznach ruchu poruszać się swobodnie. I to jest jedno z tych ćwiczeń, które pozwalają mi utrzymać sprawność moich stawów, mojej kończyny górnej w różnych płaszczyznach i pomagają mi w pływaniu. Dzięki temu lepiej, sprawniej i swobodniej mogę robić każde ćwiczenie, które przychodzi mi do głowy, albo które mam za zadanie wykonać na treningu. Także polecam. I robię sobie to dosłownie kilka razy. Po 5 kółek w jedną stronę, w drugą stronę, to naprawdę zajmuje z minutkę góra. Zrobienie 5 razy w każdej płaszczyźnie kółek, w jedną, w drugą stronę, jedną ręką, 5 w drugą ręką. Nie trzeba robić od razu całego ciała, ponieważ zmobilizowanie jednego stawu wpływa na zmobilizowanie reszty stawów, wpływa na rozluźnienie, ponieważ działamy tutaj na układzie nerwowym, a nie konkretnie na stawie, tak? Także ćwiczenia, które tutaj będę prezentował, będą polegały na wpływie na układ nerwowy. I pamiętajcie, wystarczy zrobić ćwiczenie na jeden staw, a reszta stawów powinna być też rozluźniona. Powinien być polepszenie zakresu ruchu w innych stawach. Dobrze, kółka. Ręka prosta w jedną stronę, w drugą stronę, z boku, przed sobą, po skosie, skos w górę i skos w tył. Tak? To są podstawowe płaszczyzny, w których robię te ćwiczenia.